Nie mamy werbelków. Kochani, kochani, czym rodzina Forrester, śladami w kultowego serialu Młoda na sukces, idziemy z tym niesamowitym szlakiem 1624 odcinku naszego niesamowitego show pod tytułem Gastro Freaks! Proszę Państwa, mamy to szczęście, patrząc na nasze matki, jeszcze nie córki, również nasze narzeczone żony, że całe życie jesteśmy otoczeni wspaniałymi, kwitnącymi, inteligentnymi kobietami, dlatego dzisiaj jest z nami taka oto osoba przepiękna, kwitnąca w stanie błogosławionym, nasza koleżanka, nasza influencerka, nasz doradca, Ola Hołody. O ciąży nie będziemy rozmawiać, chcemy wiedzieć tylko, kto jest ojcem, oraz ile zarabia, ale do tego dojdziemy później. Ale to potem, tak. Ola, specjalista do spraw medycyny integralnej. To ja. Dobrze. Tak jest. Czy mogłabyś coś tak nakreślić, na czym to polega? Jak ja na przykład, jakbym był twoim pacjentem, albo ten przystojny mężczyzna Tomek. I przychodzi taki Tomek z problemem. O czym rozmawiasz z pacjentami? Czego oni głównie od ciebie oczekują? Czy są wymagający, rozumiejący, czy myślą, że ty działasz jakieś cuda? Czy jak wygląda twoja praca pod tym kątem? Dobrze. Na wstępie, panowie, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. A odpowiadając na twoje pytanie, ciężko byłoby, żebyś do mnie trafił, mój drogi, ponieważ ja pracuję tylko z kobietami. Natomiast jakby wybranka twojego serca do mnie trafiła, to... Pojęcie terapeuta medycyny integralnej jest pojęciem, które sama wykreowałam na potrzeby tego, co robię. Bo w momencie, kiedy nazywano mnie dietetykiem, na przykład w telewizji, a chwilę później nazywano mnie trenerem, a jeszcze później nazywano mnie akupunkturzystą, no to się śmiałam, że ludzie, którzy oglądają, mogą, wiecie, dostawać takiego rozdwojenia jaźni. To kim właściwie ona jest? Czy jest tyle tych Ol Hołody? Czy może po prostu jest to kobieta, która robi wiele? I określenie terapeuta medycyny integralnej ma na celu połączyć wszystko to, czym się zajmuję. Czyli jakby pracuję z kobietami, dbam o ich zdrowie, wspieram ich płodność, wspieram ich przy różnego rodzaju problemach ginekologicznych, przy problemach związanych z pracą tarczycy. Natomiast robię to na płaszczyźnie żywieniowej, łącząc znowu, czyli integrując medycynę akademicką z medycyną chińską, na polu treningowym oraz na polu akupunkturowym i ostatnimi czasy również na polu mentalnym. Pracuję zarówno z psychosomatyką, jak i coachingiem. Także no stąd pojęcie właśnie integralności, że wszystkie te gałęzie staram się upiąć do jednego człowieka i muszę powiedzieć zarówno wam, panowie, jak i wam, drodzy państwo, że niejednokrotnie ta rozległa wiedza bardzo pomogła mi po pierwsze w diagnostyce, a po drugie w tym, żeby dopasować odpowiednie leczenie do osoby, które mogło się zakończyć bardzo skutecznie, bo na przykład jeżeli mamy problemy z migrenami, no to przyczyn problemów migrenowych jest cała masa i tak no, u jednych będzie bardziej działała dieta, u innych akupunktura, a u innych jeszcze trzeba po prostu mentalnie pewien problem przepracować. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na twoje pytanie. Bardzo dobrze, ja też przepraszam za moją niewiedzę, ale tutaj jakby byłem sam ciekawy tego segmentu twojej działalności, ponieważ my współpracujemy trochę pod innym kątem, gdzie może tutaj kolega Tomasz nakreśli i zada jakieś ciekawe pytanie. Ola może powiedzieć, że jest taką matką chrzestną wspólnie z Karoliną Gruszecką naszego cateringu dietetycznego Równowaga, gdzie szukamy właśnie tego balansu żywieniowego. I niestety nie naszą matką chrzestną. Ze swoją nie mam niestety kontaktu, kiedy skończyłem rok, także szkoda tych straconych prezentów, mimo że mieszka w Stanach. I tworząc ten catering, osobiście chciałem, żeby było takie mocne, merytoryczne wsparcie, dlatego weszliśmy we współpracę z Olą i Karoliną jako biuro elit, tak możemy mówić. Kobieta wielu projektów. Tak. Także co z tym projektem Elit? I dlaczego współpraca z nami? Z cateringiem dietetycznym Równowaga. Pytasz, czym się zajmuje Elit? Czy... Tak, a potem jakbyś mogła jeszcze raz opowiedzieć nam
o tym, o kolejnym tym projekcie. Jasne. Firmę Elite założyłam razem z moją wspólniczką Karoliną Gruszecką. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie, tak. Żałujemy, że nie ma z nami, natomiast wierzymy, że dobrze się bawisz, moja droga. Pozdrawiamy też swojego wspaniałego mężczyznę, najlepszego amatorskiego tenisistę w tym Bydgoszczy, mojego serdecznego kumpla. To on. Zygiego. Natomiast tak, jakby stworzyłyśmy tę firmę po to, żeby śmiejemy się zawsze zbawiać świat, bo mamy troszeczkę inne podejście zarówno do odżywiania, jak i do wielu innych aspektów niż nasi koledzy czy koleżanki z branży. Jesteśmy bardzo liberalne, myślę, jeżeli chodzi o żywienie i zawsze wychodzimy z założenia, że dobrze dobrana dieta to przede wszystkim taka, która jest możliwa do stosowania przez pacjenta, bo może być najlepiej rozpisana, no ale nie używana, no ciężko, żeby przynosiła jakiekolwiek efekty. W związku z czym staramy się nie fiksować, bardzo jesteśmy za określeniem, jak być fit i nie zwariować, żeby właśnie nie mieć takiego obsesyjnego myślenia odnośnie jedzenia, żeby nie wpaść też takie myślenie ortodoksyjne troszeczkę, że o jejku, a skąd jest ta kawa, a czy ona jest na pewno dobrej jakości, a ta woda, a czy było jakby... Mhm. Na luzie, jakby przy żywieniu, żeby jeszcze żyć, a odżywianie traktować jako coś, co ma wspierać nasz organizm. To jest bardzo ważne, bo często ludzie w tym reżimie są już tak zmęczeni, że po miesiącu rzucają to wszystko, jest efekt jojo i tak dalej, i tak dalej. Tak także jest to dobry kierunek bardzo. Bardzo, bardzo odpuszczają, a my tak naprawdę naszą misją jako firmy w ogóle jest uczenie, w jaki sposób masz się odżywiać, czyli na przykład jeżeli... dostaniesz od nas zalecenia żywieniowe, to ty wyjeżdżając na wakacje, czy wyjeżdżając w jakąś podróż służbową, czy będąc w hotelu, czy będąc w restauracji, ty wiesz, co możesz zamówić i co masz jeść, albo co jeść na takiej zasadzie awaryjnej, jak podjeżdżasz do... Nie wziąłeś niczego ze sobą i podjeżdżasz, jest stacja benzynowa, to wiesz dokładnie, co wybrać. I to jest taka nasza misja, żeby uczyć. Natomiast projekt, o którym rozmawiamy, czyli projekt cateringu Równowaga, no to z naszej strony powstał między innymi dlatego, albo inaczej chęć współpracy wyniknęła z tego, że po pierwsze no bardzo same lubimy to, co przygotowują wasi kucharze. Tak, tak. No jak już te dwie strony słodzimy, no to już nie pozostanę dłużna. Natomiast to jest pierwsza rzecz, że no nam zawsze zależało na tym, żeby był ktoś, kto bardzo dobrze gotuje i uważamy, że połączenie osób, które są bardzo mocne pod kątem gastronomii z osobami, które mają wiedzę merytoryczną, może faktycznie dać bardzo fajne rezultaty. Na rynku jest sporo cateringów, które na przykład tak się też trzymają tych założeń tak zwanych IŻET Rzeczy, Instytutu Żywności i Żywienia, z czym my też tak się różnie zgadzamy i też jesteśmy dużo elastyczniejsze niż to, no i też wplatamy między innymi medycynę chińską do tego w zależności od okresów i to wszystko wbrew pozorom ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o później samopoczucie klientów tak naprawdę cateringu. Także tutaj zauważyłyśmy ogromną szansę na to, żeby też zrewolucjonizować troszeczkę ten rynek, żeby pokazywać fajne diety, że żywienie może być super smaczne, absolutnie nie powinniśmy chodzić głodni będąc na diecie, a do tego jeszcze mamy mieć fajną energię. Fajnie spuentowała się tą właśnie ten nasz cel równowagi, bo tak ma być generalnie. Tak, my dwie godziny siedzimy i po prostu nic mądrego nie jesteśmy w stanie wymyślić, jak to ująć, a tutaj wystarczy 30 sekund. Ja nie mam co powiedzieć. No. To przegnamy, to teraz te zarobki tego męża wtedy. Nie, ja chciałem jeszcze dodać, że właśnie i Ola i Karolina są jednocześnie takimi sędziami, bo są tak, naszymi... Tak. Nie wiem, testerami, sędziami. Raz, że testerami. I dwa, tutaj muszę z ręką na sercu powiedzieć, że rzeczywiście feedback jest zawsze bardzo obiektywny. Nie bawimy się w słodzenia, nie. Chwalimy. Tak jak teraz, na potrzeby tego... Bo też jesteśmy zwolenniczkami tego, że chwalić należy. No i jak ktoś coś robi dobrze, no to dlaczego udawać, że się tego nie widzi? Natomiast jak jest coś, z czym się nie do końca zgadzamy, no to wszyscy jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. No my też nie zawsze ułożymy idealnie dany posiłek. No i na tym to polega, nie? Żeby no, ale być przez te szczerym kilka między sobą. Miesięcy fajnie się to tak dotarło. Oczywiście, tak mi się nie wydaje. No teraz to jest mnóstwo takich, którym ja jestem osobiście zachwycona i często zastanawiam się, jak skomponować, jakby marzy mi się taka dieta, z której skomponujemy wszystkie te posiłki, które mi najbardziej smakowały. Tak, bo są takie hity, tak. Są takie normalne, ale są niektóre hity rzeczywiście, bo też jestem tak. Użytkownikiem tej diety, można powiedzieć. I dzięki temu nie przytyłem przez ten cały okres pandemiczny. I nawet moje dzieci jedzą i lubią, super. Co jest, są bardzo wymagające. Testerzy, takie dzieci, więc...
więc jestem zadowolony bardzo z tej współpracy, jeśli już dalej słuchajmy. Ola, więc... a ja mam takie pytanie do ciebie, bo z Karoliną wybrałyście sobie jakby dziedzinę życia, pracę, która jest, łączycie to, jest to waszą pasją. Aczkolwiek jest to, wydaje mi się, bardzo ciężka praca i ciężki kawałek. Jak były początki? Chleba. Nie jest to do końca chyba łatwa praca, biorąc pod uwagę oczekiwania waszych pacjentów, klientów. Co jest dla ciebie takim największym motorem do dalszej pracy? To, że macie taki duży i dobry odzew, który was dalej pcha do bycia lepszym, rozwijać się? Czy tak na mnie? Ale pytanie zadał Jezus. Nie no, jakie są wasze motywacje, bo idziecie dosyć mocno, prężnie. Fajnie, że opiekujecie się waszymi bezrobotnymi mężczyznami, to się bardzo dobrze chwali. I jakby macie cały dom na głowie przez to, że tak prężnie działacie, to oczywiście sobie żartuję. Ale no, co jest dla was taką największą motywacją i co uważacie za swój dotychczas największy sukces? Dobra. Pytań było 16 sporo. Pytań, proszę, jakoś tak 30 sekund, bo już musimy kończyć. Powolutku zacznę się do nich odnosić. Wiesz co, pierwsza sprawa jest taka, że ani ja i myślę, że mogę zupełnie spokojnie powiedzieć również w imieniu Karoliny, że nigdy nie uznawałyśmy naszej pracy za ciężką. Bo to jest tak, że jak coś lubisz, to, no, no to po prostu chętnie to robisz. Ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że była niedziela wieczór i ja mówię, o Jezus Maria, no nie, no jutro do roboty, no najgorzej. Nie, ja mam wręcz tak, zresztą Karolina też, że jak jesteśmy na wakacjach, to już tak czegoś zaczyna brakować, już zaczynamy kombinować, już myślimy o jakimś albo nowym projekcie, albo na przykład ja, nie zdarza mi się czytać książek innych niż związanych z moją branżą, czy to dietetyka, czy psychologia, czy akupunktura i to są właściwie jedyne, ale to nie jest dlatego, że ja czuję, że muszę się uczyć, bo jak nie, to będzie źle, tylko po prostu jakby wewnętrznie mam taką potrzebę i po prostu mnie to jara. Także nigdy mojej pracy nie postrzegałam jako ciężką. Odpowiadając na drugie pytanie z 16, jeżeli chodzi o to, co nas motywuje, to mnie zupełnie szczerze najbardziej jarają efekty pacjentów. To, że przychodzi klient, pacjent, no bo już teraz jakby nie mogę mówić wyłącznie pacjent, no bo prowadzę ich również psychologicznie, no to już jest klient wtedy. I tu wtedy ja mogę przyjść, czy wtedy też tylko nie, kobiety? Wtedy ty już możesz przyjść, tak. Bo psychologicznie tam można popracować. Tak, troszkę. Coachingowo, psychologicznie zdecydowanie możemy razem pracować. Natomiast to, co mnie najbardziej fascynuje, to jest to, że przychodzą ludzie i czuć, że mają problem, czuć, że gdzieś tam się pogubili, albo tak samo no ja teraz jestem przede wszystkim specjalistą od wspierania płodności, w związku z czym no trafiają do mnie pary, które no starają się 4-5 lat o to, żeby zajść w ciążę i widać, że... Wiecie, po medycynę chińską nie przychodzą osoby tak z pierwszej ręki. To, z reguły to są takie osoby, które już czegoś próbowały i gdzieś tam niestety ta medycyna akademicka zawiodła. I to jest taka, w cudzysłowie, ostatnia deska ratunku, jest ta medycyna chińska, a może się uda. Dlatego tu ci na chwilę przerwę, tu jakby zadając moje pytanie o ciężkiej pracy, to w sumie bardziej mi chodziło o to, że ona się wiąże z dużą odpowiedzialnością i czy to jest dla ciebie, tak sobie wyobrażam, że robiąc dużo rzeczy, gdzie są duże oczekiwania, że ta praca jest ciężka, ale bardziej w sumie też chodziło mi o to, że musicie powiedzieć ciężko pracujecie, nie? Że macie jakby dużą odpowiedzialność, bo dla tych ludzi to są dla nich bardzo ważne sprawy, prawda? Kluczowe dla ich całego funkcjonowania i całego życia. Także tu bardziej pod tym kątem myślałem, a nie, że to, że wiesz, że ty myślisz, że rano muszę tam najgorzej. Także to tak. Znaczy dla mnie diagnostyka jest takim elementem najbardziej jarającym, bo mówię, tych przyczyn, które jakby siedzą w organizmie, coś się dzieje, jest tak dużo i właśnie przez to łączenie takiego i żywienia, i tego pojęcia mentalu, i medycyny chińskiej, to no, co pacjent to łamigłówka. Tak naprawdę. A ja zawsze mnie to strasznie jarało. Moja mama, co prawda, jako prawnik była przekonana, że również pójdę w tym kierunku i że będę wybitnym adwokatem albo prokuratorem, mając umiejętność takiego wyłapywania sprawnie właśnie tych różnych detali i łączenia ich w całość. Natomiast okazuje się, że w medycynie to się również bardzo mocno przydaje. Także, a jeżeli chodzi o misję taką, jaką mamy, no to jest przede wszystkim tu pozdrawiamy wszystkich rozczarowanych rodziców. Że? Aha, że miałam być prawnikiem. Żeby córka była. Żeby dzieci były lekarzem albo prawnikiem, tylko można być...
No ojciec się śmiał, słuchajcie, że jak mu powiedziałam, bo ja byłam najpierw na ekonomii, a później jak poszłam na dietetykę, to się śmiał, że będzie miał do końca życia, będzie córkę utrzymywał. Tak nie jest. Słuchajcie, jest całkiem nieźle, naprawdę radzimy sobie. Także. Moja rodzina kiedyś miała jeszcze większą traumę, jak wyskoczyłem z pomysłem politologii. Nie? Oj, no. To jest. To było coś. A byłbyś interesującym, myślę. No nie, nie, no ale to, wiesz, no to tak, za tam, wiesz, ale jakie stawki krążą, nie, w politologii. Sobie a tak przynajmniej mogę być królem gastronomii wraz z moim wspólnikiem. Niekończący się strumień dolarów, który tutaj spływa i dzięki temu możemy działać z takim fantastycznym cateringiem dietycznym równowaga i stać nas na garze dla Oli, no bo to jest miesięcznie taki strzał, że to naprawdę musi tam kilka... To nie są tanie rzeczy. Dlatego dziękujemy firmie Apple i Coca-Cola Company, że są w stanie nas wspierać, żeby miesięczny przelew do Oli wychodził. Też mi miło, dziękuję. Ja puentując powiem, że szczególnie te sukcesy z płodnością to są, myślę, że bezcenne sukcesy tak. Dla was, znaczy, tam, i wiecie, dla pacjentów. To, co mnie tak naprawdę, już tak bardzo egoistycznie mówiąc, to, co mnie cholernie jara, to jest ta wdzięczność. To jest to, że po prostu ci ludzie, oni, wiecie, to są obcy człowiek, natomiast czuć, że jakby mógł, że tak powiem, jakby przeszedł jakąś tam barierę wstydu, to byłby rzut na szyję i takie no poczucie, że dzięki tobie udało się, albo że nas nie skreśliłaś. Życia będzie wdzięczny, prawda? To nie jest tak. Chwilowa wdzięczność taka, że fajnie ugotowałeś nam, dziękujemy, to też jest super, ale nie, to jest no, taka wdzięczność, wiesz, która zostaje, przeżyłam tego serca, mówią tak. Na całe życie, także super widzieć takie osoby, młode, prężnie działające, łączące pasję ze swoją pracą i pracą, która przynosi takie niesamowite efekty i taki dlatego odzew wśród ludzi. W opisie wrzucimy wasze odnośniki do waszej strony, do Face'a. Instagram, YouTube, wiesz, no trochę tak. Tego jest. Nasza klasa. Nasza klasa już i fotka.pl tak, jeszcze. Tak, także zapraszamy zainteresowanych pacjentów serdecznie, i klientów tak. do firmy Karoliny i Oli. Do całego zespołu, bo cały zespół zajmuje się, mężczyźni też mogą do nas przychodzić, ja po prostu nie pracuję z mężczyznami, natomiast jakby cały zespół zajmujemy się zarówno sportowcami, jak i dziećmi, mamy specjalistów, którzy każdy specjalizuje się w konkretnej dziedzinie, także jak najbardziej zapraszamy również na takie spotkania psychodietetyczne, tutaj wszystko jakby kompleksowo, z przyjemnością się zajmiemy. Także w ramach naszego YouTube'a będziemy też robić koktajl. Adam będzie robił koktajl. Może z racji, że jesteś w stanie błogosławionym, może jakiś bezalkoholowy? Masz jakieś takie... Mojito bezalkoholowy na przykład. Co lubisz może? Alkohol free mojito. Wiesz co, ja bardzo lubię niespodzianki, a jak jestem w ciąży, bardzo lubię kwaśne niespodzianki. O, dobrze. Także to mam nadzieję... Co za niesamowita dyplomacja. Także dzisiaj... Niespodzianki lubię. Będzie koktajl kierowany dla wszystkich mężów, partnerów, żeby zrobili dla swoich partnerek. Super. Pyszny koktajl bezalkoholowy a la Aleksandra Hołoda, który jeszcze nie wie, jaki to jest. Tak. I nie łamcie się, chłopaki, przede wszystkim. Nie. Trzymamy za was kciuki. Nie łamcie się. Wiem, jak jest ciężko. Lekko, nie jestem. Dobrze. Dziękujemy wam serdecznie. Cieszymy się za kolejny odcinek naszego niesamowitego gastronomicznego show Gastro Freaks. Do zobaczenia.